tu jestem, nie? Tu jestem i tu też jestem. Więc zaczynamy podsumowanie tygodnia. Czyli mamy tak, kamerę numer 1 i kamerę numer 2. W takim razie witam Was w podsumowaniu tygodnia. Zgadnijcie, co opowiem Wam dzisiaj, co się u mnie działo. Powiem Wam, że w tym tygodniu wyjątkowo działo się całkiem sporo. Między innymi pojechałem. Gdzie pojechałem w tym tygodniu? Pojechałem do swoich ogrodów. Między innymi odwiedziłem ten ogród, który mogliście zobaczyć i z którego filmik przygotowałem Wam w ramach dwóch w sumie filmików. Filmików w postaci shorta na YouTubie, który trwał 60 sekund, zatytułowany Ogród w 60 sekund. I jeden film pełnoprawny, który możecie również zobaczyć na YouTubie, tu pod tym linkiem. Poza tym, co jeszcze było w tym tygodniu, byłem w swoich ogrodach, w tych, w których byłem również w poprzednim roku. Odwiedziłem ogród, w którym mogliście zobaczyć również filmik z migdałka. W tym roku ten migdałek wygląda naprawdę zarąbiście. Mam mnóstwo młodych pędów i przygotowałem kilka zdjęć. Będziecie mogli za chwilę zobaczyć, jak wygląda w tym momencie. Więc szykuje się, że naprawdę całkiem oficie zakwitnie. Poza tym, zgodnie z tytułem grupy, którą założyłem na Facebooku, a grupa nazywa się Bydgoska Giełda Wymiany Roślin. Wiecie, jaka jest jej idea? Idea polega na tym, żeby wszystkie rośliny, które można odzyskać, które szkoda byłoby wyrzucić, albo się ich pozbyć, żeby znalazły drugi dom, albo po prostu, żeby ich nie wywalać. No i też teraz się trafiła taka sytuacja, że jest pole. Kurwa moje pole! Duża działka, parcela, która za jakiś czas będzie zabudowana przez dewelopera. W związku z tym pojawiły się tam samosiejki sosny i znalazły się osoby chętne, które chciałyby je do siebie przygarnąć. I w związku z tym trafili do mnie, żebym im te samosieje wykopał z tego pola i posadził na ich przyszłej działce. W sumie ich aktualnej działce, która będzie za jakiś czas zabudowana. No ale to nie jest istotne. No i dzisiaj była właśnie akcja wykopywania właśnie części tych sosen. I oto są jej rezultaty. Tu jest tylko 15 małych sosenek, bo tylko tyle mi się zmieściło do busa. Ale to nie koniec, ponieważ jeszcze przyjedzie drugie tyle, a może nawet jeszcze dwa razy tyle. Czyli w sumie stamtąd wyjedzie prawdopodobnie jakieś 40 sosenek, więc jak widzicie, taki mechanizm u mnie działa, żeby odzyskiwać w miarę możliwości jak najwięcej roślin. Więc zapraszam Was na grupę, śledźcie ją na Facebooku, rzucajcie swoje rośliny, których chcielibyście się pozbyć, a nie chcielibyście ich wyrzucać. Albo jeśli chcecie się wymienić, to opiszcie swoją ofertę. Śledźcie moje media społecznościowe, pozostałe takie jak Instagram i Facebook. No i zasubskrybujcie oczywiście kanał na YouTubie. Co dalej? A, to też jest bardzo ciekawe. Widzieliście kiedyś chłopa, który wybrał się z kosą spalinową do lasu? I wcale nie na grzyby? No i stało się, mam pierwsze wyzwanie. Posprzątać ten cały las. A jak mam to posprzątać? No przede wszystkim wyrównać jego runo. Posprzątać wszystkie przewrócone martwe drzewa. Zmielić to, co się da. I żeby było po prostu bardziej przejrzyście. Także jeśli Was interesuje, jak tutaj będą prace postępowały, będziecie mogli zobaczyć wszystko na kanale. No właśnie, po co ja się wybrałem z kosą spalinową do lasu? Otóż wybrałem się po to, że mój serdeczny kolega ma fragment swojego lasu na działce, w związku z tym chciał go trochę uporządkować i pozbyć się części samosiejek, które zaburzały mu po prostu widok na las. W związku z tym pojawiła się akcja kosa w lesie. I w ten oto sposób trafiła się nietypowa akcja, czyli wykaszanie małych samosiejek z lasu za pomocą kosy. I w związku z tym trafiła się okazja, żeby te samosiejki wyciąć kosą spalinową. A poza tym,
Poza tym pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim. Wasze oczy nie urosną wam drugi raz. No, także w kwestii bezpieczeństwa wykaszania lasu za pomocą kosy spalinowej, to już mamy tą kwestię wyjaśnioną. Jak oglądacie ten film, to prawdopodobnie nie na moim kanale pojawił się już nowy film z zeszłotygodniowego kiermaszu ogrodniczego. Dlaczego dopiero teraz? Pewnie dlatego, że miałem podtąd roboty. Ja naprawdę, ten tydzień był tak zapracowany, że naprawdę trudno mi było ogarnąć wszystko, a zwłaszcza przygotować dla was materiał, więc niestety musicie mi wybaczyć. Więc albo w tym momencie już jest ten film, albo dosłownie lada chwila będzie i będziecie mogli zobaczyć, jak ten kiermasz ogrodniczy na uczniczce wyglądał. I w taki oto sposób zbliżamy się powoli do końca filmu. A jak najlepiej podsumować tydzień? No przede wszystkim, jak widzicie, ten właśnie ogród, tak, ten właśnie ogród. Poznajecie ten ogród? Jak widzicie ten ogród, to musicie wiedzieć. Ci, którzy mnie oglądają, jeszcze nie wiedzą. Ci, którzy oglądają mnie krócej, pewnie jeszcze nie wiedzą, że jak jest ten ogród w tle, ten ogród się pojawia, to oznacza to tyle, że mamy piątek, a skoro piątek, to weekendu początek. I w taki oto sposób będę witał praktycznie w tym sezonie ponownie każdy weekend, a przynajmniej mam taką nadzieję. Czyli skoro już jesteśmy na końcu, to zapraszam was do subskrypcji kanału, do śledzenia moich mediów społecznościowych, zwłaszcza do skomentowania tego postu, w którym możecie zobaczyć, jak wygląda krzak przed i po mojej rzeźbie, który o dziwo zyskał całkiem sporo najróżniejszych reakcji. Jestem mile zaskoczony. Więc dlatego zapraszam was do śledzenia moich mediów społecznościowych, zwłaszcza Instagrama i Facebooka, mojego Pinteresta. O! Gość! Dlatego zapraszam was do śledzenia moich mediów społecznościowych, zasubskrybowania kanału i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć, pa! Gościu! Dobra, nieważne, niech mnie nie rozprasza. Co było dalej? Dobra, trzeba zajrzeć do ściągi. Poza tym była również sytuacja, która... To się wytnie.